Koło powstało w 2012 roku, w kwietniu. Pomysłem było stworzenie pojazdu ekologicznego na Shell Ecomarathon. Startujemy w edycji europejskiej. Konkurs odbywa się w tym roku w Rotterdamie. Startujemy w Shell Ecomarathon i chodzi właśnie o to, żeby zużyć jak najmniej paliwa, przejechać jak najwięcej i wyprodukować jak najmniej produktów ubocznych. Przygotowujemy pojazd zasilany ogniwem wodorowym. Jest ekologiczny. Nie produkujemy żadnego dwutlenku węgla NOx-ów, żadnych tlenków siarki, żadnych pyłów, nic nie ma poza czystą wodą. W pełni ekologiczny pojazd, na którym studenci będą mogli rozwijać swoją wiedzę. Doszła taka wieść do profesora Zbigniewa Krzemińskiego. Bardzo entuzjastycznie podszedł do projektu i został opiekunem koła. W przeciągu tych 4 miesięcy udało mi się zebrać zespół ludzi najlepszych w swoim fachu. Staramy się zbudować koło, które będzie przede wszystkim kojarzyło się z jakością. To będzie koło młodych adeptów albo już inżynierów, którzy znają się na rzeczy i chcą coś zrobić. Ważne, żeby każdy chciał się uczyć, bo jeżeli chcemy się uczyć, to wiadomo, że będziemy mogli dla koła dać bardzo dużo. I takich osób potrzebujemy, na pewno ambitnych i kreatywnych. Reszta przyjdzie sama.